Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri. Jest 8:28 i zaczynamy naszą przygodę. Moi drodzy, porobiłem dzisiaj wszystkie daily questy, więc dzisiaj odpuszczam wam daily questowanie. Jak widzicie, troszkę przyspieszyłem, czyli mam 76% do levela 108, na który czeka nas kilka ważnych itemków, które podostawałem od przewspaniałych ludzików, czyli od was, moi widzowie. Zakładam, że niektórzy nie oglądają mnie regularnie, ale wiedzą mniej więcej, kim jestem, więc jest mi bardzo miło zawsze, jak mnie jakieś miśki wspierają. Dobra, moi drodzy. Wyjątkowo dzisiaj też ruszyłem w domku na drzewie jakieś hodowle zwierzaków, więc też jest wow, wspaniale. Tutaj mamy gulę, to jeszcze nie. Za wcześnie będzie. Tak sobie troszeczkę pykam pomiędzy odcinkami, nie jakoś dużo, ale zawsze coś. Od razu pytanie do ludzi, którzy oglądają Minecrafta na moim kanale, jeśli są tutaj ludzie, którzy też oglądają Minecrafta. Powtarzam pytanie z ostatniego odcinka, czyli czy kontynuować serię? Jeśli tak, to czy zrobić to w trybie przyspieszonym, zamknąć w jednym odcinku, czy po prostu już sobie odpuścić? Bo to, co się wydarzyło w ostatnim odcinku z Minecrafta, to jest po prostu załamanie nerwowe, więc... Więc dawajcie znać, jeśli oglądacie u mnie Minecrafta. Jaki jest plan na dzisiaj? Po ekspienie. Ja wiem, że to jest monotematyczne i że znowu będę piratów nawalał. Ale po prostu... No chcę już ten level, tak? Dlatego dzisiaj nawalamy znowu piratów. Patrząc na to, ile mamy do levela, to mam wrażenie, że to teoretycznie może być ostatni odcinek zbicia piratów w najbliższym czasie, chociaż w sumie, skoro teraz mi zajmuje chwilę na zabicie ich, to może się okazać, że w sumie to nie będzie ostatni, tylko to będzie początek wielkiej przygody. Ze względu na to, że po prostu w nowym eku prawdopodobnie będzie mi trochę łatwiej z nimi walczyć, więc może się okaże, że po prostu będziemy bić piratów tylko troszkę szybciej. Tak czy siak, to co by się jeszcze zdało machnąć, to jakichś bossów, co nie? Jakieś rzadkie, bo oni dają przecież tam powiedzmy 4K expa. My w tym momencie potrzebujemy 153K expa. Więc tutaj na tych potworkach to będzie mało. O, bogowie mnie uzdrowili, nice. Więc to będzie mało po prostu. No bo tutaj za jednego mobka ile ja w ogóle dostaję? Server log. 600 punktów expa, co nie? By the way, strasznie mało. Ale no cóż. Tak czy siak, plan jest prosty i niewykonalny, tak? Kurde, nie to chciałem. O, tu mamy rzadkiego? Nie. Czemu ich levele są nagle nie... Aha, dobra, bo mi się coś kliknęło, przesunęło, no dobra. Byłem pewny, że jakiegoś rzadkiego widzę, a to by się bardzo przydało, naprawdę. Bo jednak przyspieszyłoby to trochę robotę. Jeśli będzie trzeba, pójdę do zbójców leśnych. Tam mają przecież 99 rzadkie razy 2, co oznacza, że jakby no 2 razy daje mi to chyba 4-5K expa, co nie? Więc to jest w sumie spoko, bo to już jest dobrych kilkaka expa do przodu. I chyba na tym byśmy się skupili też dzisiaj. Zrobiłem dosłownie przed chwilą miśki, zrobiłem przed chwilą daily questy na drzewka i surowce i zrobiłem daily questa w świątyni Verdant, więc, więc no jakby tak. Ruszyłem też krok do przodu z kupcem treli, więc teraz muszę zbierać kolczyki niestety. Mam ich jakieś 15. Więc troszkę mi to zajmie, żeby zebrać 150. W ogóle mamy jakieś do wykonania, no właśnie. Aktywne mamy mrowisko i kupca. Właśnie, do mrowiska wrócimy, jak też wymienię eku. Więc myślę, że jest szansa, że w następnym odcinku będziemy po prostu sobie eku zdobywać. Podejdziemy tutaj do jednego rzadkiego. O, tutaj jest. No, kto nas blokuje? Czemu się nie przemieszczam? No. Tutaj pójdziemy do tego rzadkiego, mimo że z niego będzie dość mało expa, to myślę, że i tak będzie chyba więcej niż
niż z reszty. Tutaj po drodze możemy śmiało bić te mobki, bo z nich wypadają właśnie te wszystkie kolczyki i tak dalej. O, wydubane oczy mogą się przydać. Więc no, o. I zobaczmy, ile z niego dostanę. Ponad 2000, co nie? Expa, więc według mnie to jest spoko za tak słabszego przeciwnika, a dalej ponad trzykrotnie więcej niż za zwykłego mobka na moim poziomie. Teraz pójdziemy sobie do zbirów dołem, do zbirów leśnych, gdzie mamy tam tych kersztów. Więc myślę, że też to trochę odda. No z nich to może być takie 3, 4, 5 tysięcy od jednego, a jest ich dwóch, co nie? Pamiętajmy o biciu tych zbirów, bo to z nich w ogóle ja będę musiał połazić po tych słabszych właśnie ekspowiskach i pobić te wszystkie zbiry, żeby mi coś w końcu wydropiły, no. Ostoja rybacka, gęsty las. Kurde, to było w ostoi rybackiej chyba. W sensie przez ostoję rybacką było przejście, tak, tak, dobrze pamiętam. No, i tak sobie powoli życie leci. Ja już z niecierpliwością wyczekuję czwartku, ponieważ w czwartek do pracy wraca szef. Więc wyluzuję w końcu. Tak to ostatnie dni już troszkę zaczynam się robić luźniejszy, bo tam mam chyba do końca środy poplanowane, które artykuły i które wideo pójdą i tak dalej u nas. W telewizji, ale... Ale powiem wam, że dotychczas to był taki... Była taka spina. Wczoraj jak... Do 16 w ogóle trwał taki mocny, mocna presja taka, żeby wszystko zrobić, wyrobić się, pisać i tak dalej, co nie? Czyli po prostu pizdziec pracy. To 10 tysięcy, no dobra, no to się weźmie do sprzedaży. To wczoraj po 16 to ja tak wychillowałem, że po prostu aż byłem w szoku, że mogę być taki zadowolony z siebie, co nie? 3600, no dobra, zawsze coś. Czułem się prawie jakbym zaczął wakacje, a ledwie wyszedłem z pracy, co nie? Więc no, jest radocha. Od pojutrza nie będę robił już za 3 osoby, tylko mam nadzieję, że za jedną, chociaż w czwartek dowiedziałem się, że jeszcze chwilę coś tam będę musiał podziałać. Ale od piątku już wracam do normalnego trybu. No i liczę, że w weekend jednak trafi mi się chociaż jeden dzień wolny, żeby trochę odpocząć od tego wszystkiego, co robiłem, bo powiem wam, że no, psychicznie się idzie wykończyć w tej pracy. No niestety, takie uroki. Podziałamy trochę tutaj miśki, po drodze pozabijamy co się da, ze względu właśnie na te kolczyki i inne śmieciówy, które trzeba z nich zbierać. Dobra, 12 koła niech będzie. Teraz w sumie sprzedając pełny ekwipunek zarabiam chyba z 200-250 koła tutaj. Nie, do 400 chyba nawet, nie. Sam już się gubię. 200 do 400 koła, coś takiego, co nie? Z jednej torby, a dokładniej tam z kilkunastu miejsc w torbie zarabiam chyba ponad 100-115k. Więc całkiem spoko. Jak na Alcatrię. Natomiast w Margonem to w sumie na tym poziomie to już bym tyle zarabiał z kilku przedmiotów, no ale cóż. Całkiem inna ekonomia, nawet fajnie, bo ja nieraz przypominam przy odcinkach z Margonem, że w sumie wróciłbym do starej ekonomii, co nie? Kiedy mniej się zarabiało, więc o wiele ważniejsze było jakby działanie na rzecz tego zarobku, tak? Czyli że po prostu chodzenie po ekspowiskach, zbieranie itemków, budzenie handlu z graczami i tak dalej. A, w ogóle nie miałem go oznaczonego, także ten. Dobra, opłaca się, to się sprzeda. Pewnie mam wytrychy miedziane, tak. Zacząłem też ostatnio, naprawiłem sobie dzisiaj dosłownie łopaty i wytrychy, żeby coś tam zawsze podziałać. Więc też spoko, bo pora trochę się ruszyć, ze względu na to, że dostałem info, że z tych miedzianych w sumie zdarza się, zresztą sam widziałem, że zdarza się, że wypadają te itemki przydatne do tego questa u Treliego, więc jest szansa na przykład na wydropienie kolczyków ze skrzynek. Tak przynajmniej słyszałem. Wiem, że niektóre itemy mi wypadały, jakieś okulary Hilarego czy coś takiego, więc jest serio szansa, żeby to zdobyć. Jak skończą nam się te miedziane skrzynki, to pootwieramy te srebrne, a następnie
Jak skończą się srebrne, wracamy do bicia. A w tym czasie prawdopodobnie jest szansa, że wyrespi nam się na nowo ten rzadki herszt, więc będzie też spoko. Dobra, tu mamy już powyciągane. Jest kolczyk! 16. Dobrze, krótko zgnojem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To było potrzebne, moi drodzy. Teraz bierzemy srebrne wytrychy i działamy na srebrnych skrzyniach. Dobra, zawsze to jakiś exp, co nie, do tego, do wydobycia. Oczywiście exp rzemiosła, tak? Żeby nie było, żeby, no, że w sensach. Lusterko może się przydać. Runy podobno są przydatne, więc nie będę tutaj oponował. Nie będę twierdził inaczej. Więc runy zostawiam. Chyba do nekromancji, jeśli się nie mylę. Czy tam nekrofilii, jakoś tak. Tak czy siak mają się przydać, to zostawiam. Zbieram, chociaż kurde małe staki się robią, bo tam do 10 one się stakują. To jest trochę bez sensu, patrząc na to, że słyszałem, że kilkadziesiąt czy kilkaset trzeba będzie do niektórych rzeczy. To już jest trochę takie... No to czemu się stakują po 10? Więc ja bym wnosił o to, żeby jednak to zmienić. Być może napiszę na panelu, jeśli administracji nie wystarczy to, że ja to powiem tutaj, albo że na Discordzie powiedziałem. Ale no to jest taka moja propozycja, co nie? To jednak zmienić też stacking. dobra. Pora coś tutaj podziałać, bo myślę, że ten zewnętrzny rzadki mógł się już zrespić, albo i nie, ale to wiecie, no. Dojdę w to miejsce i nagle on będzie zrespiony, co nie? Jeśli nie, to wracamy do piratów, do bicia piraćków. Po drodze tutaj oczywiście trzeba zamordować z zimną krwią wszystko, co się rusza. On się na przykład rusza i już się nie rusza. I tak to działa. Tak to działa w tym świecie. Kolejna, daj kolczyka, no. Ej, ale jeśli kolczyk damy, wypada mi... W sensie, jeśli w ogóle z piratki wypada mi kolczyk, to na pewno kolczyk damy, bo to... Z tego co wiem, pirackie życie tak nie działa. Dobra, to zadychę, to sobie już odpuścimy. Za 12 będziemy zbierać dzisiaj. Znaczy, mógłbym sobie to zbierać, te itemki na sprzedaż, ale no po prostu... I tak już dzisiaj trochę coś tam sprzedałem, i tak codziennie zbieram, więc jakby no nie ma sensu, że... W sensie mogę sobie odpuścić tak raz na ruski rok, co nie? O, już się zrespił, widzicie? Mówiłem, że jak tylko dotrę, to on się zrespi. Dobra. Więc dziabiemy gościa. W ogóle ile ułamków procentowych mi on robi? Sprawdźmy. Mam 82,99. 83,54, czyli... 0,55 expa mi robi on. Plus kilka itemków, co jest też zarobkiem, bo jak to są itemki po 12 koła, chyba ze 3 czy 4 mi wypadły, no to mam przy 4 to jest 48 koła, co nie? No to 50k z jednego potworka, co nie? No plus trochę expa, więc no mimo wszystko 0,5% expa, no na innych mobkach nie mam 0,5%, tak? Gdyby zrobić sobie jakiegoś tego mocniejszego. Mam w ogóle księgi przywołania, więc myślę, że sam odcinek możemy dzisiaj zakończyć przywołaniami. Ja wiem, że już mamy kilkanaście minut, bo właśnie zerknąłem. Na oko mamy 13 minut. Zabiję jeszcze raz rzadkiego z skarbca. I ruszymy trochę dalej. Dobra, kurde, nie no, trzeba ich trochę powybijać po drodze. Jingle bells. Aha, ty mnie tu od tyłu zachodzisz, gnojku. Od tyłu faceta, no szanujmy się. Trochę męskiej solidarności, gościu. Nie bądź ziemnia. No, tak czy siak. W ogóle strasznie się przerzedziło w Alcatrii. Jeśli ktoś z was, kto to ogląda, gra w Alcatrię, dawajcie znak życia. Ja już wiem, kto napisze. Ja już na 100% wiem, kto napisze, więc... o jednej osobie wiem na 100% i ta osoba wie, że ja wiem.
Tak czy siak, dawajcie znać, jeśli gracie w miarę regularnie w Alcatria, albo jeśli gracie w ogóle, raz na ruski rok chociaż, bo ciekawi mnie w ogóle, czy ktoś jeszcze się utrzymał, co nie, w tej grze, bo serio, mam wrażenie, jakby nagle cała populacja Alcatrii wymarła, co nie, więc no, dużo tego, co nie, co nie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra. Epic kamyk też się przyda. Dobra, i teraz byśmy chcieli na co? Na... Załóżmy sobie miedziany wytrych. Troszkę uspokójmy naszą postać po bitwie. Czekajcie, muszę zrobić miejsce. To wyjąć. Natomiast to włożyć. Super. Jakby ktoś was pytał, jak robić dzieci, to wiecie, to już możecie podesłać link. W sensie, do tego filmiku. Jak będziecie rodzicami, czy jesteście, to wyjąć, to włożyć. I jakoś to będzie. Więc pootwieramy sobie jeszcze te skrzynki i przywołamy sobie jakiegoś mobka księgą przywołań. Już ja tak rzadko to robię, że już za każdym razem zapominam, czy ja przywołuję na tym epickie czy legendarne potworki, czy w ogóle rzadkie, ale jeśli legendarne, no to zakładam, że jakiś exp z tego wpadnie, co nie? Więc z legendarnych zakładam, że jednak będzie to największy exp, więc być może będzie to rzeczywiście opłacalne do wykorzystania. Ale sprawdzimy już na pierwszym mobku, jeśli się to nie sprawdzi, no to wtedy dupa. Księgę przywołań to jest... to są wędrujące. No, ale to chyba dalej będzie więcej expa niż normalnie, co nie? W takim razie myślę, że pora się tepnąć do Asgardu. Dawno nie używałem tych wszystkich teleportów magicznych, wspaniałych. Sprzedajmy może trochę śmieci. Komukolwiek. Tego typu śmieci. Resztę to już sobie tam uporządkuję po odcinku. Dobra, czy coś mi tu się pominęło się? Jak ja żałuję, że ja wszystkie te śmieci typu kolczyki, czy nie wiem, guziki i tak dalej, że ja to wszystko wywalałem od początku gry. Jak ja tego żałuję. To jest naprawdę przykre. No ale kto wiedział, że coś takiego wymyślą? Okej. Dostałem właśnie wiadomość od szefa. Kurde, ciągle zapominam tutaj. Dostałem właśnie wiadomość od szefa, że już przejmuję telefony na siebie. Jest. Więc już troszeczkę mnie odciąży. Dobra. Co bym chciał przywołać? No coś mocniejszego, co nie? Na razie Cerbera, łagodnie, dobra? Potem sobie Drake'a przywołamy, bo pamiętam, że Drake'a żeśmy robili w miarę luźno. Okej. Okej, tu trzeba ewidentnie odpalić drugą linię i z niej też skorzystać. Dobra, mamy to i... Właśnie, czy wpadł? Z przywołanego nie dostajemy. Wspaniale. No dobra, ale no... To i tak sobie możemy coś podziałać, co nie? No, też tak myślę. To sobie pobijmy w sumie Cerbera. Co się będziemy? No tutaj trzeba będzie się w tym momencie na pewno trochę leczyć. I to chyba aż 9. No, aż 9. Łahaha. Aha. Dawaj, gościu, dawaj. Kurde, lecz się. Dobra, mamy to. O! Jakiś epik. Niestety nie na mnie. O, pełny bestiariusz odblokowałem z Cerbera. Nice. Ej, kurde. Jakby ktoś chciał kupić, to wiecie, no, tanio będzie.
Bydzie tanio. No, oczywiście, że coś się musiało zblokować, no. Mam sobie ósemeczkę na razie. Czy mi się odblokowuje? Za niecałą minutę, no dobra. Dobra, to ja myślę, że tak na spokojnie sobie Cerbera. Nie chcę przedłużać odcinka, a robienie Drake'a mogłoby mi trochę za dużo czasu zająć. Więc to może następnym razem. Natomiast teraz, no to robimy co się da i tyle. Dziewiąteczka i dziękuję bardzo. Co my tu mamy? Kolejne na łowce, no wspaniale. Tego właśnie potrzebowałem. Dobra, zaraz nam się odblokowuje to, ale to już chyba będzie czwarty Cerber. Tak, dokładnie. No i spoko, co tam. Raz się żyje, raz umiera. Nawet nie odpalimy tego leczenia czasowego chyba. Albo nie, odpalmy sobie. Tak for fun jednak. Żeby się nie stresić tak bardzo. Ósemeczkę damy na podleczenie. Dobra. No i bajka, kolejny raz zbrojka. Zbrojka niestety słabsza. A różnica levelowa jest tak mała, że nawet by mi się średnio opłacało pewnie to ulepszać. Chociaż po ulepszeniu pewnie byłaby lepsza, ale nie wiem, czy nie bardziej by mi się opłacało ulepszać tę epicką. Aczkolwiek zawsze jest... chyba mam zbrojkę Legę też. Więc chyba nie będzie nawet takiej większej potrzeby do tego wszystkiego. Powiem wam, że spoko. Szybkie waleczki, szybkie ekspionko. W następnym odcinku myślę, że już na 99% będziemy mieć 108 level, że ja to sobie dobiję między odcinkami. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Cześć!